17 marca wspominamy błogosławioną Barbarę Mikes, zakonnicę. Barbara urodziła się 27 czerwca 1818 roku w Wiedniu w Austrii. Jej ojciec był skromnym pracownikiem na dworze cesarskim w Wiedniu. Obsługiwał on wystawny dwór, lecz jego niska pensja nie starczała na utrzymanie rodziny. Kilkoro rodzeństwa Barbary zmarło przez to jeszcze w dzieciństwie z powodu chorób i niedożywienia. Barbara była najmłodszym, zawsze chorowitym dzieckiem. Rodzice wychowali ją po chrześcijańsku. Gdy tylko zaczęła zauważać drastyczne różnice społeczne, wstawiała się za słabszymi, interweniowała w ich sprawach u władz państwowych i kościelnych, mimo że w wieku 15 lat była już sierotą. Jako młoda dziewczyna założyła w Wiedniu schronisko dla kobiet pracujących i bezrobotnych oraz dla samotnych matek. Wcześniej sama skończyła kursy krawiectwa, haftu i innych prac domowych, a potem przekazywała te umiejętności kobietom w schronisku. W tym czasie wiele się modliła. Współpracowała z księżmi redemptorystami. Pragnęła założyć Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. Pragnęła, by siostry w tym zgromadzeniu żyły tak, jak kiedyś pierwsi chrześcijanie i by poświęcały się wychowywaniu opuszczonych dzieci. W połowie XIX wieku, gdy w Europie Kościół, a szczególnie zakony, były szykanowane, nie było możliwe założenie nowego zgromadzenia, choć jej ideę akceptowało ponad 20 młodych kobiet. Z nimi w jesieni 1848 roku Barbara dotarła do Rio de Janeiro w Brazylii, gdzie później napisała: przybyłyśmy do Rio de Janeiro w listopadzie 1848 roku, bez pieniędzy, bez znajomości nikogo, bez znajomości języka. Bardzo głodne, ale pełne ufności w Boga i Matkę Bożą. To właśnie tam, pół roku później, Barbara założyła Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. Siostry służyły tamtejszej społeczności. Otwierały szkoły, przede wszystkim dla dziewcząt, gdzie nie tylko przekazywały wiedzę, ale też wychowywały je w duchu chrześcijańskim. Otwierała też przytułki dla sierot, szczególnie dla osieroconych dzieci niewolników, w czasie epidemii cholery i żółtej febry, a w czasie wojny paragwajskiej wraz z siostrami pracowała w przychodniach i szpitalach. Barbara radykalnie sprzeciwiała się niewolnictwu, co było wielką nowością w tamtym społeczeństwie. Różne trudności, jakich doświadczała, problemy własne, problemy zdrowotne i brak pieniędzy, z ufnością powierzała Matce Bożej. Chciała, tak jak Maryja, zawsze służyć Panu Jezusowi. Mówiła często: mój Jezu, oto jestem. Uczyń ze mną, co zechcesz. Chcę tylko wypełnić Twoją najświętszą wolę. Mówiła też często, że po godzinach ponurych przychodzą godziny radosne. Barbara Mikes zmarła 17 marca 1873 roku w wieku 55 lat. Została beatyfikowana 6 listopada 2010 roku w Porto Alegre w Brazylii. Módlmy się. Panie nasz Boże, błogosławiona dziewica Barbara wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miły.